shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie na początku kolejnego odcinka, w którym, jak sami zobaczyliście przed chwilą, nasza kochana ratunkowa kapsuła sama się zareperowała ponownie. Nie wiem dlaczego, ale no wyglądało to dość dziwnie. Na start obczajmy, co takiego jest w radiu. Czy jest to coś nowego? This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date. Okay, jeszcze jedno. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Oh! Ciekawe. Byłoby dość fajnie się wydostać z tej planety, chociaż w odpysz to będzie aż tak proste. Dobra, co ja tu mogę skrawcić? Nic nowego. Dobra, obczamy może tą... Dobra, tutaj do odznaczenia te wszystkie logi. Zamasowane schematy, pobrane dane, ocaleni z Aurory. Aha, nie, to są takie dane, to nie, czekaj. O, wskazówki i kody, tutaj. Źródło transmisji szóstej kapsuły ratunkowej. Załoga poprosiła o pomoc w przeprowadzeniu przez obszar wzmożonego promieniowania. Kapsuła zatem na głębokości około 100 metrów, zlokalizowanie w strefie gęstej czerwonej trawy w pobliżu naturalnych sklepień łukowych i stosów kamieni. Przybliżone źródło transmisji 400 metrów w kierunku zachodnio-północno-zachodnim od ostatniej znanej pozycji kapsuły ratunkowej numer 4. Okej, okay. Nie mam pojęcia, gdzie jest kapsuła numer 4 i nie mam dlatego pojęcia, gdzie, co to jest za północno-zachodnio, zachodnio-północno-zachodni kierunek. Może coś może jakiś temat żeglarski, perhaps. Dobra, sprawdźcie te zaawansowane teorie. Okaz z objawami infekcji. Ten organizm przejawia oznaki infekcji bakteryjnej. W rejonie ognisk infekcji siedzi jasnozielonych pęcherzy. Patologia sugeruje obecność bakterii przenoszonej przez wodę. Ciekawe. Zdolnej do penetracji organizmu, wnikając przez skórę i układ oddechowy. Podstawowe oznaki niewielkiej mutacji genetycznej i agresywnego zachowania. Sama bakteria w żadnym stopniu nie przypomina innych dotychczasowych zarejestrowanych podczas wypraw kosmicznych. Uwaga, może być zakaźna. Unikać, nie spożywać mięsa. No, na to już chyba za późno. No, głównie na to mięso, bo już się nażarliśmy trochę rybek. Chociaż może nie żadnej z tych... może nie była ta żadna zarażona. Opcja. Dowody sugerują, że większość, jeśli nie wszystkie okoliczne gatunki, rozmnażają się poprzez składanie jaj. Jaja można znaleźć leżące na dnie morza, zakopane pod pozostałościami lub nawet uwięzione w szczelinach skalnych. Różne gatunki preferują różne biomy jako obszar gniazdowania. Jajko odnalezione na wolności są w rodzaju naturalnego zastoju, najwyraźniej oczekując idealnych warunków dla wylęgu lub dostarczenia istotnego enzymu, który wyzwoli ten proces. Niemożliwe jest zidentyfikowanie gatunku zwierzęcia na podstawie wyglądu zewnętrznego jajka. No, dopóki się ono nie wykluje zapewne. Jednak możliwe jest stymulowanie wylęgania się jaja, jeśli zostanie ono umieszczone w odpowiednim zbiorniku na obce formy życia. Dajcie mi schemat i wsadzę je tam od razu. Łypacz przenoszący enzym. Zaobserwano osobnika łypacza, który emituje ze sobą fluorescencyjną smugę enzymu i wykazującego nietypowe wzorce zachowań. Kto się Discordem tam bawi? Dobra, wróć. Łypacz aktywnie zbliża się do innych stworzeń, w tym do drapieżników.
No to jest faktycznie dość nietypowe zachowanie. Osobnik jest nosicielem infekcji bakteryjnej, jednak infekcja jest obecnie uśpiona. A może nawet wyleczona? Ja mam brzuszne łypacza, zawiera nieznany enzym obcego pochodzenia. Analiza chemiczna. Nosi pewne podobieństwo do enzymów żołądkowych większych drapieżników. Kontakt z enzymem wydaje się hamować objawy infekcji bakteryjnej. Złożona struktura uniemożliwia syntezę chemiczną. Unlucky zatem. Podsumowanie, zalecza się dalsze badania nad pochodzeniem enzymu. No ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten cały enzym, to może to nie tyle jest niemożliwe, tylko po prostu bez składników oraz no, faktu, że nie znamy formuły tego enzymu, nie możemy go na razie stworzyć, ale pewnie jak się co nieco więcej z tego pozna, no to kto wie, może coś więcej się dowiemy. Dobra, wezmę sobie te flary tak na wszelki wypadek. Dobra, ty tam mogę zrzucić. Baterie w sumie też, bo tylko jedna będzie mi potrzebna. Jedna, 26, 85. Skaner, dobra, nie, dobra. Jednak wezmę dwie. Tylko teraz pytanie, czy ja potrzebuję ze sobą narzędzie naprawcze? W sumie tak, bo chcę popłynąć Simofem. Gdzie go zaparkowałem? Tu jest, dobra. A czy on to nie ma jakiegoś schowka? Sola ulepszeń. A nie masz jakiegoś bagażnika albo coś? Nic? Naprawdę? Wymień ogniwo, wejdź. Ej, na serio? Czemu nie ma żadnego bagażnika? Tylko, że go muszę dopiero zrobić. No wtedy to jest inna kwestia. Dobra, czekaj, gdzie jest Aurora? Aurora jest w tym kierunku. Kurde, ja wody prawie nie mam, jak chcę gdzieś podróżować. Dobra, nałapię sobie pęcherznic. Chodź jedna. Druga. Choć bardziej by się przydało zrobić wodę filtrowaną, nie? Trzecia. A już nie mam miejsca, okej. Bo woda przefiltrowana jest bardziej opłacalna, mówiąc krótko. Dobra, no, wejdź do tej kapsuły. Dobra, nie żywność, tylko woda. Jedna. Druga. Trzecia. Od razu ją sobie chlupnę. Żarcie, czy ja mam coś do jedzenia? Mam jakąś kostkę? Nie mam, czyli musiałbym też złapać bynajmniej jakiegoś łypacza. Bo manty raczej nie złapię. O, no dobra, bumerang może być. Bumerang, chodź tu. O, jest łypacz, chyba? Tak. No myślę, że te dwa wystarczą na spokojnie. Do góry. Tu i tu. Usmażony łypacz. I usmażony bumerang. 32. 21. No, prawie na full. Prawie mam wszystko na full. Ale to jest chyba nieważne. O, pięknie. Akurat staje dzień. To nie jest Simof. Simof. Where Simof? Właśnie, o, tam się chciałem udać w tym odcinku. Mniej więcej w tamtą stronę. Bo tak, jeszcze muszę zrobić oddycharkę i narzędzie nawigacyjne. Co potrzebuję? Nie tutaj. Tu są schematy. Narzędzie i oddycharka. Co będzie pierwsze? Pierwsza będzie oddycharka. Zestaw elektryczny, czyli po prostu potrzebuję srebra. Narzędzie, miedziany przewód, zlepek nasion i tytan. Okej, czyli potrzebuję srebra i miedzi. O! O, dość responsywne. Okej, 300 metrów. Kurde, powiem, trochę się obawiam. W sensie, nie wiem, czy to nie prowadzi mnie w to miejsce,
w którym ostatnio mnie ten wielki skurwiel zaatakował. W którym ten wielki skurwiel mnie minął, bo zaatakował to jest trochę za dużo powiedziane. 19 kapsuła. Po prostu mnie minął, ale pewnie mało brakowało, żeby próbował mnie zeżreć. O, tego chyba nie z tego? Nie, tego nie badałem, to jest coś nowego dla mnie. Tak mi się wydaje. O, ale coś mi się wydaje, że to trzeba będzie rozciąć palnikiem. Trochę złomu, ale muszę się tych rurek pozbyć. Tutaj coś ciekawego? Nie bardzo. O, rekin piaskowy. Świetnie. Dobra, w górę. Dalej tak. Dobra, tak podróżujmy tak mniej więcej w tym kierunku. Dobra, ile już jesteśmy oddaleni? O, ponad pół kilometra. Dobra, ciekawe czy uda mi się odkryć w sumie wielkość tej mapy. Dobra, widzę, że Simów też ma jakieś, no nazwijmy to, doki na to, co może mieć przy sobie. O, tutaj trochę soli. O, ciekawe. Dobra, powoli mi się kończy ten głębokość, na którą mogę się zanurzyć. On jest gdzieś, o Boże, jest gdzieś tam w pizdu na dole. Tak. Dobra, zrobimy tak. Tutaj jest chyba względnie bezpiecznie. Lampę mogę wyłączyć, to dobrze. Chyba to zrobię, bo z tego co się orientuję, takie większe drapieżniki, i to nie w sumie tego w ogóle, większe drapieżniki w wodzie bazują na świetle. I niektóre też na ruchu, ale bardziej na, wiecie, są światłoczułe, więc wydaje mi się, że jeśli biologiczne, dobra, myślałem, że chodzi o florę, znaczy o faunę, ale nie, było o florze teraz. O, dzięki za info, nie domyśliłem się. Fragment... Uuuu, ramię torpedowe, kombinezon Prawn! Czymże jest kombinezon Prawn? Bo ja nie mam bladego pojęcia. Okej, ale jedno z dwóch. O, fragment reaktora termalnego, fajne rzeczy. Jezu, jak mi ciągnie ten tlen. O, czyżby całe ramię? Jest drugie ramię torpedowe. Pięknie. Jest drugi fragment reaktora. Skanuj to dalej. Ej, ja już mam 51 sekund tylko. Co jest? To jest też ramię torpedowe? Tak. To jest co? A to jest rozjebane radio. 30 sekund. Co jest tutaj? Reaktor termalny. Dobra, do Simufa. Dobra, nie biorę tego, bo mi się nie uda Dobra, spenetrujmy to jeszcze dalej, ale muszę dalej uważać na ten zgniot, żeby nie przekraczać tych 200 metrów. Chociaż patrząc po tym, co się działo w poprzednim odcinku z tym wielkim oj, nie podoba mi się zmiana tej wody. W podobnym miejscu mnie zaskoczył wczoraj. Choć nie w... i... Uuu, co my tu mamy? Kurde, jakaś roślinka fajna. Dobra, ile jestem? Kilometr od bazy. Co to było? Jezu, jak nagle gągnęło w tej... Uuu, to jest neonówka. Czemu tak się nagle zmienia kolor tej wody? Tam taki niebieski, to taki zielony, gdyby było w pełno glonów, a to nie ma nic! Przydał mi się sonar, jeśli mam być szczery. Naprawdę, dużo bym dał za sonar. Dobra, wynurzmy się na razie. Czy mam coś w pobliżu? Oj, rufa Aurory. Nie. Ja się tam nie zbliżam. Dobra, czy jest tutaj coś... No.
tam, nie bardzo tu. Dobra, wyjdź mi z tego. O! Okej, a czemu to takie inne? Dobra, sprawdźmy to. W Simofie. W tą stronę? Tak. Dobra, zobaczmy, co takiego się tu kryje, o ile w ogóle się kryje cokolwiek. Takie... Toż to wyszpa! Ej, wait a minute! What the... Czy to jest... Pływak gigant! Ja pierdzielę, ja myślałem, że to będzie jakoś zakorzeniony w wodzie. Bo wiecie, wyspa nie pływa sama na morzu, no ona jest po prostu, to jest ląd, który wystaje nad ocean. Tu odpada, ja pierdzielę, jakie to jest wielkie. Skanuj. Skaner w dłoń, skanuj. Pradawny pływak. Okej. Co jest tam na dole? Welcome aboard, Captain. A, to jest nasz oficjel. Czy jestem? To chyba nad tym wrakiem teraz, który padałem wcześniej. Okej, ale jakby... Czy to całe było kiedyś tam na dole? Mogę gągnąć wyspę. Mogę też tu wypłynąć. Uuu, i czy mogę ją zbadać? Dobra, żebym tego nie uszkodził sobie. O, świetnie, teraz będzie mi... Czekaj, tu. Ty, tu jest wyjście! Jest PDA! Dawaj! Ty, ktoś tu był! Dziennik głosowy z miejsca zbiórki. Okej, obczajmy to, koniecznie. Okej. Dobra, odsłuchajmy najpierw to. We have to board the Aurora, repair the long range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Kurde, gościu dość szybko się... poddał, jeśli mam być szczery. Zresztą no ja nie powiem, no nie zakładam też zbytnio, że mógłby przeżyć spotkanie z drapieżnikiem klasy lewetańskiej. Magnetyt potrzebuje, żeby to zrobić. XD, jeszcze aureożal, czyli dwie rzeczy, z których jedna nie wiem gdzie jest, a druga nie mam pojęcia jak ją skrawcić. Dobra, tu jest taka sobie przejście. O, po co się w tym biegam? By miło wiedzieć. Ale tu mogę chyba przejść. O, jakiś grzyb do skanowania. Różowy kapelusznik. Lokalne formy życia. Dobra, ale mogę zbadać tę wyspę? Chyba mogę, no nie bez powodu dałoby się na nią wejść, prawda? Dobra, no mam takie wejście. Wokselowy krzak. Dobra, jest rufa Aurory, dość dobrze widoczna. Tutaj nie wiem, czy da się przejść dalej. W sensie, jak się da przejść, to chyba jest taka ubita ziemia. Tu? Nie, czekaj, stąd przyszedłem. O, tu jest, tu się da chyba wejść, wyżej. Dobra, może nóż wezmę, tak na wszelki wypadek. U, drzewo bulwowe.
skanuj, skanuj. Bulwiasta budowa, wypuszczają się... Żywica tej rośliny jest trująca dla owadów, lecz zawiera dużo wody i może być zbierana i spożywana przez ludzi. O, jadalne wysoka zawartość wody. Nice. Warto toż to baza! I to chyba jakaś bardzo stara. O, luju, czy tutaj był ktoś z Degassi? O, roślina Ming. Bardzo chińska nazwa. Chyba była kiedyś dynastia Ming, jeśli się nie mylę. O. Kielich? Jaffy? Czy Jeffy? Nie wiem. Nakrapiana grzechotka. Fajna roślinka. To się fajnie wygląda, o to mi chodzi. To jest zwykła roślina. Dobra, jak się do tej bazy dostać? Nie mów, że muszę od drugiej strony w ogóle tutaj wejść. Przecież od tamtej strony muszę wyspy wejść. Mam nadzieję, że nie. O, jakaś jaskinia. Okej, jakaś Co jest? Co jest? Portal obcych! Co to jest za technologia? Co ja tu znalazłem? Portal obcych. Zamierzona funkcja tej struktury? Niejasna. Teoria o funkcjonowaniu. Funkcja ceremonialna lub religijna. Zastosowanie przemysłowe. Zaawansowana sieć transportowa. Bardziej to trzecie. Wymagane dalsze badania. What the fuck? Co to jest za miejsce? To jest gdzie? O, to jest tutaj skrót. Dobra, nazwijmy to skrótem. Nie, no jest to skrót. Do tej. Ło, ja cię sunę. Co to jest w ogóle za technologia? Tak, podnieś, podziękuję. Wow! Co to było tak przed chwilą? Tak jakby jaszczurka przeleciała. Jaki głuchy odgłos. Mocny kawałek metalu. No, prawdopodobnie metalu. No, ciężko mi stwierdzić w sumie, co to jest. Dobra, no to z tym nic nie zrobię, ale co to jest? Okej, nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tam pali to światło. Ja się wycofuję. Dobra, target teraz mi się totalnie zmienił, bo chciałem teraz tę bazę zbadać. O, ładnie zapada zmrok. Czy tam zmierzch? Noc, Boże. Brakuje mi słów albo gadam głupoty, no. Typowy ja. Okej, powoli pnę się do tej O kurde, to są dwie bazy! To trzeba je obie sprawdzić i to musowo. Może znajdę coś, co pomoże mi moją bazę stworzyć. Okej, do tej jest chyba bliżej. Dobra, prawie w bazie jesteśmy. O, drzwi grodziowe, tak na start. Czy ja chcę wiedzieć, po co na takiej głębokości, na takiej wysokości drzwi grodziowe? Reflektor. Dobra, kolejny schemat. Skrzynka. Zdezynfekowana woda, Bailando. No to od razu sobie ją chlupnę, bo wody miałem mało. Wewnętrzna skrzynia plantacyjna, nice! Zajebiście, będę mógł sadzić sobie teraz z drzewka. Znaczy z drzewka, no roślinki. Owoc latarniowy. Co my tu mamy? Drzewo latarniowe. Skupisko osobnych winorośli, które dla strukturalnego wsparcia opierają się jedna... Jezus, sorry. Jedna na drugiej. Rośnie wyłącznie na żyznej glebie. Każda winorośl produkuje pomarańczowe, przypominające latarnie owoce o niskiej wartości odżywczej i zawartości wody. Do zjedzenia w sytuacji awaryjnej. Okej, nie mogę tego wziąć.
Ile mam miejsca w ekwipunku? I w ogóle całe te mogę jeszcze zeskanować. Obserwatorium. Dobra, to się skanuje zaskakująco długo. Nowy schemat. Okej, wszystko do bazy widzę. Szkło i tytan. Tytan i guma silikonowa. 4 tytanu. Aha, a ziemię to skąd wezmę? Good question. Obserwatorium. Szkło emaliowane. Poważnie? Szkło emaliowane. A, będę się oganiał za stalkerami. I czekał, kiedy to ząb wyplują. Dobra. Dobra, jedną flarę w sumie zużyję. Przy okazji trochę światła. Wyrzucę na tę sprawę. I mogę... Okej, czyli tak jak wodorosty. 4 miejsca zajmuje. Jedzenie plus 10, woda plus 3. No dobra, no. Jak mogę, to powiem. Co nieco. Chociaż wydaje mi się, że przydałoby się chociaż jeden taki owoc sobie zostawić. Dobra, już mam w miarę okej. No i jeden owoc zabieramy. Teraz tak, nożyk wraca na to. Skaner tutaj. To w sumie... A dobra, w sumie to niech flara będzie pod trójką, a narzędzia chwilowo nie potrzebuje, a siglet niech zostanie też pod czwórką. Tu jest PDA w ogóle! Nie zauważyłem w ogóle. Dziennik Barta Torgala 3. Powrót z głębin. Jak to powrót z głębin? Okej, celnic z Degassi mam 2. Spis załogi Degassi. Margaret Maida. Pracownik ochrony zagubiona w kosmosie w pobliżu tej konkretnej planety. 42 lata, kiedy zaginęła. Najemniczka. Wolny strzelec urodzona w Stanach Mongolskich. Doświadczona w technikach walki statek kontra statek i w walce na bliskiej odległości. Pełniła obowiązki w mongolskich siłach obronnych i Federacji Transsystemowej. Dyscyplinarnie zwolniona z FTS 15 lat temu za opuszczenie misji. Szczegóły tajne. Emisariusz Kasar ujawnił, że Maida została zatrudniona przez firmę Paula Torgala jako członek załogi Degassi oraz w celu obrony statku w przypadku ataku piratów czy konkurencji. No dobra, tu mamy, mamy tutaj dziennik. Odsłuchajmy go. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, Bart Torgal... Czekaj, pokaż mi jeszcze raz tą Margarit. Zatrudniona przez... Paula Torgala, czyli Paul to musi być ojciec Barta. Dobra, ale jakby moje pytanie brzmi... Czy w sensie tak, no oni na pewno już nie żyją, sądząc po tej wiadomości. Ale jak długo... Tu jest trzecie jeszcze miejsce. Au. Okej, 3, to trzeba zbadać. Mam pytanie. Jak długo... O, zewnętrzna skrzynia plantacyjna. Bueno. No, skanuj mi... Skanuj! Aha, brak zasilania. Dobra, reload w takim razie. Jezu! No, co? Hona solo! Hona solo! No! I co? Co? Żryj kosę! Facehugger zadychy. No przecież... No. Odejdź ode mnie. No chodź, cwaniak, chodź.
Żyli kosę. No. R-ka, tu i R-ka. Ja pie... Kurwa, ja jestem upośledzony jak... Congratulations, you played yourself. No a czym to masz zatwierdzić niby? No pomyśl, czym masz to zatwierdzić? Karabin mnie uruchamiający! Oczywiście, że nie mogę go na raz zgarnąć, za łatwo by to, za łatwo by poszło. Dobra, przebadajmy. I... A nie, dobra, nie zdążymy. Krabopająk! Okej, no krabopająki bym tego nie nazwał, no ale okej. Owoc arbuzowca. Okej. Arbuzowiec. Jadalny, duża ilość wody. Krzak chińskiego ziemniaka. Jadalny. Okej. Podnieś. Sprawdźmy. Jedzenie plus 7. Nie, woda plus 7 chyba tam było. Tutaj owoc. Dobra, wymieńmy. W sensie wyrzućmy to i weźmy to. Jak to wygląda? Plus 14 do wody. No okej, zabiorę z chęcią. Ty mi tu wracaj. Kurde, przydałoby się jednak jeszcze A nie, dobra, mam przejść miejsce. No to czekaj, no to... Dziabnę sobie z chęcią ten owoc. Okej, dwie chyba wyrzuciłem. To już poskanowane. Bo to jest to samo co tutaj. Ten trup już też zeskanowany. Tam coś jest. O, co to było? Donica ścienna. Grządki i donice. Serio? Teraz dopiero mi to wpadło? Aha, okej. Otwarta kasetka z danymi. Wysokowydajne płetwy. Opływowa konstrukcja znacznie zwiększa prędkość pływania. O. Interesting. O. Okej, spodziewałem się animacji, ale... Jednak tak to nie działa. Dobra, tu jest co? Bateria. No akurat by się przydała. Pomieszczenie wielofunkcyjne. No, tego nie miałem zeskanowanego. A było mi potrzebne. I mamy schemat. Kurde, bateria mi się przydała. To wiecie co? Wymienię sobie jedną flarę za baterię. Drzwi już poskanowane. Tu jest PDA jeszcze. Oho! Dziennik Paula Turgala. Dobra, przesłuchajmy. Chief's log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Mida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Mida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Mida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken our life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive, as comfortably as possible, until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months, or even years. No i finalnie zdechłeś zanim ci pomogli, no. Okej, okay, czyli będzie dziennik Barta, dziennik Paula i dziennik ogólny Degasi. To sprawdźmy jeszcze to. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk.
I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief! What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here, neither. This rain keeps falling. Sooner or later, this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Okej. Okay. Dziennik głosowy z załogi. How's his log? It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. No, nikt po ciebie nie przychodzi, bo nie miał wystarczających rzeczy, no. Finalnie potem skończyło się na tym, że... No nie pożyłeś za długo, kolego, sorry. Ale już taki twój pech. Dobra, jeszcze jedna baza została. A ja mam 41... Ej, ja się za dobrze bawię przy niektórych grach. Subnautica nie jest od tego wyjątkiem. Dobra, ta baza jest tam. Bo to jest ta baza, nie? Tak, chyba tak. What? Co to jest? Fioletowa tabliczka. O! Co to było? Bo te F1 mam takie coś. Dobra, obczajmy to. Fioletowa tabliczka. Kolejna wiadomość w radiu. To przydałoby się chyba zabrać z sobą. Jest PDA kolejne. Ja już bym musiał kończyć, no. Dobra, rzuć flarę. Zabieramy tabliczkę. Kurde, co to jest? Jakiś klucz? Sprawdźmy to od razu. Dane skanowanie. Fioletowa tabliczka. Oparte na węglu urządzenie, lżejsze niż się wydaje i ma podświetlony fioletowo symbol przypominający literę U. Pomimo faktu, że wbudowane źródło zasilania nadal działa, algi wyrastające z zewnętrznej części urządzenia wskazują, że zostało ono porzucone tutaj setki, może nawet tysiące lat temu. Technologia znacznie przekracza poziom Federacji, a urządzenie nie ma żadnych zauważalnych sposobów na interakcję z nim. Pomimo tego wciąż jest możliwe wytworzenie jego dokładnej fizycznej kopii, jeśli będzie to konieczne. Huh, interesting. Very interesting. Kurde, mocno eksploracyjny odcinek mi wyszedł. A właśnie, Boże, bo miałem poruszyć ten wątek chwilę po tym, jak zauważyłem tę bazę na dole. Zobaczcie, w jakim to jest... Au. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. To jest wszystko podrdzewiałe. Warte jednak zaznaczenia jest fakt, iż to wszystko to nie jest jakiś zwykły metal, tylko to jest wszystko bazowane na tytanie. Ile lat musi upłynąć, żeby tytanowa konstrukcja zaczęła rdzewieć? Bo to mniej więcej może dać nam zakres tego, jak dawno temu była tutaj właśnie załoga Degassi. A mam wrażenie, że było to, no, bynajmniej te 100 lat temu. O, czyżby doniczka? Oczywiście, kompozytowa doniczka. Pyk. Poskanowane. Krzesło obrotowe. Niech będzie.
biurko jest kolejne obserwatorium i porzucone PDA. O, dziennik głosowy Degassi. No to na sam koniec odsłuchajmy to. W ogóle tu powinien przyjść chyba na początku, bo najpierw znalazłem ten sztorm, a dopiero potem teraz to. Ale na koniec odsłuchajmy sobie ten dziennik. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Kurde, co się z nimi wszystkimi stało? No poza tym, że jak potoczyły się ich losy? No poza tym, że oni chyba większość po prostu umarli. Jezu, by tego PDA nie wziął, no co za kretyn. I skąd to światło, halo? Co to? Z tego się odbija od tych? No nie, bo to jest stałe usyfione. Dobra, nie mam bladego pojęcia skąd się to światło bierze, ale wskazałby mi miejsce do tego mini pszczółka, powiedzmy, więc no, jestem zadowolony. Dobra, muszę wrócić do Simofa. Chyba w kolejnym odcinku taką mini bazę już sobie stworzymy. Bo już mam chyba na to wystarczające, może nie materiały, ale bynajmniej schematy. Ale do tego muszę jeszcze wrócić do mojej bazy. Znaczy bazy, do mojej kapsuły ratunkowej. Chlup. Siema. Dobra, Simof jest tutaj. No to tak na sam miusieńki koniec wrócimy sobie jeszcze do naszej kochanej kapsuły ratunkowej. Okej, to teraz obie może być wyjątkowo głupie, ale naprawdę zaintrygowało mnie to. Ja pierdzielę, jak tu jest nagle ciemno! Nie, 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 nie będę na takiej głębokości nurkował bez jakiegoś źródła światła. O, patrzcie, jestem bliżej tego, a tam jest ciemniej niż było przed chwilą. Jestem ciekaw, czy w dzień też jest tam tak ciemno. Przecież zakładam, że w pewnym momencie zrobi się podobna ciemność, no ale jeśli mogę zrobić, jeśli mogę tam zejść, eksplorować całe to miejsce bez egipskich ciemności, z wielką chęcią to zrobię. Dobra, już jesteśmy na biomie czerwonym. Ej, no patrzcie, to tu się nagle tak jasno zrobiło, no co jest? A nie ma jeszcze... Dobra, powoli wschodzi dzień, no ale... Ten rozstrzał w ogóle jest masakryczny. Dobra, ten wielki skurczysyn, węgorzowaty predator raczej mnie tu nie zaatakuje. Mam taką nadzieję, ale raczej nie, bo tutaj już, no już to są znane wody. Mi już są to znane wody. I byłem tutaj zazwyczaj bezpieczny. Tylko pytanie właśnie, co mnie czeka dalej? To jest dość dobre pytanie. Bo im dalej w las, tym gorzej. A trzeba się też będzie w końcu dostać na Aurorę. Bo na niej pewnie może być sporo przydatnego sprzętu. Dobra, czy ja mam narzędzie naprawcze? Mam. To pod trójeczkę. Czas sobie naspawać troszeczkę naszego Simofa. No i dobrze. Do kapsuły.
Pęcherznica, pęcherznica. Potrzebuję zasadzić już tego arbuzowca najlepiej. No, albo bynajmniej chociaż ten owoc latarni. Dobra, powinienem mieć... No, na spokojnie, mam tyle miejsca. O, trzy gazonaty. Pęcherzówka. Pęcherzówka. Dobra, myślę, żeby wziąć sobie tak. To on się śmieje chyba na krótko, zanim to wybuchnie. Tak, dziabnę sobie jedno pnącze wodorostów. I zabiorę sobie... jeden zlepek nasion. I zasadzę oba kolebazy. O, świetnie. Liczyłem, że będzie tutaj trochę tytanu. Tam, gdzie są stalkery, na spokojnie mogę się spodziewać, że będzie też... Oj! Zarażona pęcherzówka. Ja nie wiem, czy ja chcę... ją na wodę przerobić. Tam jest tlen, no ale zanim bym do tego dopłynął, no to on by nie zdążył wypuścić mi... kolejnych baniek, a ja sobie tylko wypłynę leciutko. Mogę wracać pod wodę. No. Kurde, dwa się na mnie rzuciły! Skurczyny! Dobra, jeden jest zarażony. Ale go nie poskanuję. Ja jebiks! Ale widzieliście, jak prawie synchroniczny nie chciały chciały dziabnąć? Dobra, kurde, bo żebym wypłynął trochę za daleko. Muszę szybko przerobić tę pęcherznicę na wodę. Dwa diamenty i kostka jonowa. Co to jest kostka jonowa? Dobre pytanie. Oj, nie mogę tutaj w ogóle zrobić tych płetw. Co jest zabawne. Czyli co, jakaś bardziej zaawansowana maszyna? Będzie niepotrzebna? Być może. Dobra, przeróbmy wodę, znaczy pęcherznicę na wodę. A zasoby... Nie, nie, smaru i gumy nie chcę, ale chcę tytan. Dwa czy trzy zgarnąłem? Chyba dwa. Tak. No dobra, to dziabiemy sobie tak. Nie chcemy tego jeść. Chcemy wypić sobie wodę. Mam tutaj nasiono arbuzowca. Srebro chcę zrzucić. To zostaje, to też zostaje. Tu jeszcze tytan mogę sobie zabrać. I nic więcej, okej. Dobra, gdzie sobie to miejsce upatrzyłem? Gdzieś w tym kierunku. Dobra, postawmy sobie na start pomieszczenie wielofunkcyjne. Tutaj. Tu nie. Aha, okej, okay, właz. Jeszcze kwarc jest mi potrzebny. Ale kwarc gdzieś tu powinien być. Może nie konkretnie w tym miejscu. Może tutaj? Co za kurwa jebana. O, super, a psiarki nie zostawiła. No. Ale oczywiście ona mi stała na drodze do kwarcu. Dobrze. Pewnie oczywiście dopóki tej bazy nie zbuduję, to nie będzie na mapie pokazana. Ale gdzieś tutaj powinna... O właśnie, tutaj. Oj, chociaż takie tyle głupie miejsce to zostawiłem. Dobra. Czekaj, co? Jak to brak miejsca w ekwipunku.
Czekaj. Czy ja mogę... Czy to jest jakiś... Nie. Nie mów, że mogę stak tytanu dodawać. Nie wierzę. Aha, dobra. To nie, że cały tytan, nie, że nieskończoność, tylko po prostu ten jeden tytan, który tam wsadziłem, nie mogłem wyciągnąć. Dobra. No ale w sumie to byłby dość spory glitch, gdybym mógł tak wyciągać sobie tytan z nieskończonej budowli. Dobra. To zabierzemy. W sumie postawmy zaraz obok kole... Albo nie, inaczej. Sekcja jakaś zwykła by się przydała. A, dobra, może najpierw to zbuduję, żeby było jakieś takie fajne łączenie. Pięknie. Teraz sekcja. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. XD. Dobra, postawmy tutaj włas. No i super. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Okej, okay, a żeby zrobić ten generator... To oczywiście potrzebuję czegoś, czego nie mam. Okej, okay, wewnętrzna, a zewnętrzna? Ona zewnętrzną będzie mnie stać. Oxygen. Tak, poproszę wodę. Wodę mam tutaj pod dostatkiem. Poproszę tlenu. I postawmy sobie tutaj skrzynkę plantacyjną. Ile mam tytanu? 3 sztuki. To mi wiele zabrakło, żeby dwie takie zrobić. Aha, nie postawię. Zajebiście. Chyba, że potrzebuję fundamentu, bo gdzieś wiem, że był. Fundament, ale oczywiście potrzebuję ołowiu. Ruda miedzi, 2 kwarcu, ja pierdzielę. O, produkuje tlen z zasilonej bazy? Ty, a jak to wygląda? O! Okej. Okay. To nie jest to, co ja mam przy sobie, nie? Dobra, czy to już produkuje mi tlen? Nie. Okej, okay, dobra, ja to na razie zniszczę. No okej, okay, dobra. Baza jako taka... Taki zalążek bazy właśnie powstał. No a co, ja na razie wracam do naszej konkretnej bazy. Złapię sobie pęcherznicę jeszcze. O, wapień. No i co, i gruda miedzi akurat, proszę. Bardzo. Kolejna ruda miedzi. Czyli już bym mógł sobie chyba stworzyć to narzędzie nawigacyjne, tak mi się wydaje. Tak trochę i nie do końca. Dobra, to jednak przeróbmy na smarten. Nie, to było w zasobach. Przewód należnik zostanie smart. Jeszcze jedno srebro jest niepotrzebne, trochę tytanu, tego, tamtego. No okej. Okay. Dobra, nie wiem, pewnie coś kole godziny ma już surowe nagranie. Ja postaram się to troszeczkę skrócić. No my widzimy się w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ale co będę w nim robił? No to jest sobie bardzo dobre pytanie, bo ja sam chwilowo nawet nie wiem. Dobra. No ale mam jeszcze tą dycharkę do zrobienia i narzędzie nawigacyjne. No i te jakieś ta jaskinia, gdzie schodziły te takie meduzy, nie? To jest też do zbadania. No ale to innym razem. Zdaniem póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.